Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Mr. Kodrik. Ostatnio nam się tak urwało, tak nagle coś. Dobra. Zły, czy ja mam coś do ciebie? Jak leci? Świetnie, jeśli o mnie chodzi. Diego usłyszy, że równy z ciebie gość. Ręka rękę myje, co? Dokładnie. No, spoko. Okej, i teraz tak. Jakie mam zadanie? No musiałbym iść załatwić to zadanie w starej kopalni. Później tak, nowi wyznawcy dla bractwa. Mogę dołączyć do bractwa, natomiast do bractwa za bardzo nie chcę, ale muszę znaleźć kogo? Dustiego. Właśnie, szukamy Dustiego, aby właśnie tam jego tam przyciągnąć też na stronę. Musisz uważać na to, co mówisz. Bractwa. Ponieważ. Wow, ale przy. Ile? Zamknij się już. Ludzie zawsze gadają. Ponieważ Dusty. No Dusty. Ale nie chciałbym być. Od razu wiecie. Dusty po prostu. Od razu. No, jakby to określić. No nie wiadomo dlaczego. Nie był pewien i po prostu nie poszedł z Melvinem. No i teraz żałuje, no i trzeba teraz. Dustiego zaprowadzić do bractwa. Byłem w obozie sekty i rozmawiałem z Melvinem. Naprawdę? I co ci powiedział? Najwyraźniej przedkłada życie w bractwie nad ciągłe zatargi ze strażnikami. No nie, ten stary cap wyleguje się podczas gdy ja muszę tu tyrać jak wół. Już ja mu pokażę, ale nie uda mi się opuścić tego obozu. Dlaczego nie? Strażnicy dowiedzieli się, że zamierzam stąd odejść. Chyba za dużo o tym gadałem. Potrzebuję przynajmniej 100 bryłek rudy, żeby ich przekupić. A gdybym tak dał ci te 100 bryłek? Zrobiłbyś to? Ale dlaczego? Cóż, powiedzmy, że nie tylko ty wolisz życie w bractwie od starego obozu. To znaczy, że chcesz pójść ze mną? To znaczy, że odprowadzę cię do obozu bractwa. To wspaniale! Jestem gotowy do drogi. Możemy ruszać w każdej chwili. Ale nie zapominaj, potrzebujemy 100 bryłek rudy dla strażników. Jestem gotowy. Możemy ruszać. Okej. Dobra, wyjdźmy południową bramą. Przy północnym wyjściu nic nie wskuramy. Tamtejsi strażnicy są nieprzekupni. Wolałbym, żebyś to ty zajął się całą tą sprawą z rudą. Ja się nie nadaję do takich rzeczy. Dobrze, ruszajmy. Dobra, zapiszmy, kochani. 44. To co, idziemy? Ty za mną idziesz? No za mną idziesz, no dobra, trochę krwawie, ale no mam nadzieję póki co, że jakoś to na razie nie będzie tam mi wielce przeszkadzało. Idziesz, bo ja nie wiem, czy ty idziesz za mną. No idziesz chyba. Niektórzy nigdy się nie nauczą. No chyba, żebyśmy mogli puścić, nie wiem, jakieś... No kurde, no bo właśnie Gothic to jest taki problem, że on tam się lubi bugować. O! Przyszedł. Stój! Dokąd zabierasz naszego drogiego przyjaciela? Nie twój interes. Mam na ten temat nieco inne zdanie. No, co za barany! Jakbym powiedział, że idę do bractwa. Ciekawe jakby zareagowali, pewnie też by mnie zaatakowali, ale spróbujmy. Bo to myślę, że 100 bryłek rudy to jest taka ostateczna rzecz. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. To się chyba nigdy nie... Dobra, chodźmy najwyżej tam. Nie będę dalej słuchał. No dobra. Stój! Uwaga! Udajemy się do obozu bractwa. Gdzie nigdy nie dotrzecie. Ale moment, dobra.
3. WoW! To tak się da obejść grę! Czy wy to widzieliście? No proszę. O, no i pięknie. Nie dość, że zaoszczędziłem 100 bryłek rudy, to jeszcze... No proszę. Kto by pomyślał, że można w taki sposób tą grę obejść? No proszę, da się? Da się. Okej, kochani, no to jak widzicie... Jest nieźle, słuchajcie... Co za bałwan, dobra. Ja w takim razie może sobie, nie wiem, trochę zjem. Gdzie jest żarcie? Tu jest żarcie. A zjedzmy sobie, co tam mamy. Zapiszmy oczywiście. Na 45 damy, a co? Lecimy. Szkoda, że nie zmodyfikowali Gothica, że można nieograniczoną liczbę rzeczy praktycznie. Znaczy nieograniczoną liczbę save'ów robić. To było bardzo fajne, że można powracać do jakiejkolwiek części gry. No ale trudno. A co tam z daleka leży? Czy to są jakieś, nie wiem, potwory? Nie. Tu nie. Tu wam zdradzę, że tu przyjdziemy później. Ale po co to się dowiecie w swoim czasie? Jakąś fajkę mam, o proszę. A co to jest za fajka? Nie będzie w innych fajka. Nie wiem, do czego mi ta fajka, ale niech będzie. Lecimy. Zapewne będę musiał go odstawić do Melviego, tak? Chyba tak. Tak jakoś, chyba Melvin? Do Melvina, o. No i wtedy będzie misja wykonana, bo nie wierzę, żeby można go po prostu odprowadzić do bractwa i podziękujemy. Nie. Tak łatwo nie będzie, bo pewnie będzie trzeba do niego tam podejść, do jego znajomego odstawić. Chociaż mam nadzieję, że to daleko chyba nie jest. To nie jest na jakimś samym końcu. Ale nudne, nie? Takie te jakie bieganie. A se zabijemy ścierwo, jada. A co? Chyba na jednego hita, z tego co wiem, to on jest. Dokładnie. Dokładnie. Ten krwę pije sobie też na jednego hita u mnie. Dokładnie. Lajcikowo, słuchajcie, teraz jak już jesteśmy trochę wykokrzeni. Mamy te spodnie, które nas troszeczkę też ochraniają. No nie jest tak źle. Melvin, gdzie ty jesteś? O, ty! Gdzie jest Melvin? No chyba nie powiecie mi, że się zbugował. Co za... Ja pierdzielę. Kurde, przed nim trzeba wszystko czyścić. Cholera. Cholera. Kurde, czemu obok... Ale tu biegnie. Dobra, tu jest. Kurde, ale dupa. Nie pomyślałem o tym, ale kurde, skąd te nie wiem, stwory się wzięły? Masakra. O dobra, do lasu to jednak się chyba lepiej nie pchać. No dobra, okej. No, skoro już nam taki jaja zrobił, to trzeba na niego uważać, bardzo uważać. Trzeba przed nim wszystko tak naprawdę chyba czyścić. Biegniesz? Biegniesz. Pajacu jeden, bałwanie, kurde, co za bałwan. Dał się zabić, no dobra, mógł uciekać, kurde, ale nie, oni idą na koksa, oni, kurde, idą na koksa i walczą, nie? Chociaż wiedzą, że nie mają szans, bo to, kurde, kopacz, nie wiem, co to kopacz ma tam, ile tam. Doświadczenia, to nie wiem, czy ty kopacz cokolwiek tam ma. Ile ty masz życia? Niby pełno, ale... Dobra, zapiszmy, kochani. Na 0,45, niech już będzie. No i ten z pałką leci do mnie. Kurde, co za baran.
Dobrze, może dostanę dodatkowe punkty za to? Jestem dobra, wolał. Dobrze. Idziemy. No gdzie... A, się buguje, kurde, widzę. Niestety. Hej, to jakieś nie... Wow. No dobra, to już mi robi małe obrażenia. No i ty baranie, nie leć z tą pałką tam do niego. Nawet nie ma co tego zbierać, ale kurde, ten baran tam leci. Jakby dostał jednego strzała, to by kurde zginął. Czy to same piekielniki? A pierdziele te piekielniki, dobra, wezmę je. Bo różnica jest taka, że jak ja zaatakuję Dustiego, no to Dusty położy się na ziemię i później może się jeszcze zregenerować, jak wstanie. No, a ten niestety to tak. Dobra. A ten, no tak, bo ja byłem... Dusty, no proszę cię, jak chcesz jeszcze tutaj poeksplorować jaskinie, to i owo. Mięso zawsze się przyda. Nie, Dusty? No ale co ty tam wiesz? Nigdy niczego nie zbierałeś. Nie masz niczego, co by ci się przydało. Nie ma jakichś większych jedzenia, lepszej broni. Nigdy się o nic nie starałeś. Masz zwykłą, głupią pałkę. Dobra. Kochani, przepraszam, to takie malutkie cięcie, ale no wiecie, no kolacja i takie sprawy mają, są na pierwszym miejscu. Jak jestem głodny, to po prostu nie mogę grać, więc stwierdziłem, że sobie przerwę i se zjem. Dusty, chodź Dusty do nowego obozu, nie nowy obóz, tylko do bractwa. Kurde, i się Dusty znowu zbugował. O, w końcu. Niestety Gothic jest znaną grą z tego, że ma też wiele bugów. Dobra. Nie może nic z tym zrobić, no dobra. Lester, czy ja do ciebie coś mogę tym... By było zbyt mądre. Opowiedz mi o waszym... Nie! Niech... Ja z tobą już rozmawiałem przecież, to chyba mogę się do ciebie odezwać. Nie mogę z tobą do ciebie nic powiedzieć. Dobra. No to co, szukamy tego... Melvin. To nie mój problem. Lepiej się do tego nie mieszać. Może... Zbugował się. Może? No. Żeby to się kiedyś zmieniło. No. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Dobra. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać, od co? Joru. W dzisiejszych czasach na nikim nie można. Czym się tu zajmujesz? Przekazuję mądrość śniącego naszym nowicjuszom. Sam jestem jeszcze nowicjuszem, ale już wkrótce zostanę Balem, jednym z guru. Rozmawiałem nawet z Iberionem, to wielki wybraniec. Powiedział mi, że jeśli będę pracował wystarczająco ciężko, niedługo sam zostanę wielkim mistrzem. Ale to jeszcze przyszłość. Nie śpieszy mi się, rozumiesz? Zostanę mistrzem, gdy przyjdzie odpowiednia pora. Chwilowo jestem bardzo zadowolony z mojej pracy. To się już więcej nie powtórzy. Na czym polega twoja praca? Wraz z kolegami testuję magiczne substancje opracowane przez Korkaloma w jego laboratorium. Jego asystent przynosi nam co kilka dni coś nowego, a my to testujemy.
To ziele otwiera twoją duszę. Po zażyciu odpowiedniej ilości będziesz mógł nawiązać kontakt ze śniącym. A tobie udało się kiedyś stanąć przed obliczem śniącego? Nie, jeszcze nie. Ale tylko dlatego, że nie dostajemy wystarczającej ilości ziela. Talon zawsze pyta nas o efekty, ale odnoszę wrażenie, że wcale mu nie zależy na moim zdaniu. Jeśli jego wynalazki działają stymulująco, natychmiast trafiają do guru. Ale niedługo ja sam zostanę guru. Wtedy otrzymam odpowiednią porcję ziela i będę mógł osobiście wysłuchać głosu śniącego. Taka mała propaganda. Chciałbym dołączyć do waszego obozu. Możesz mi pomóc? Jaki kwadrat? Chcesz do nas dołączyć? To świetnie. Zaczekaj. Tak, chyba mógłbym ci pomóc. Nie jestem jeszcze guru, ale mam pewne wpływy w bractwie. Oczywiście musiałbyś wyświadczyć mi drobną przysługę. Rozmawiałeś już z Fortuną? Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Nie wiem, chyba nie. W takim razie idź do niego i odbierz swoją dzienną rację. Aha. Jeśli dasz mi całe ziele, które od niego otrzymasz, dowijemy targu. Przemyślę to sobie. Mam ziele przy sobie. Możemy zawrzeć układ. Miał być mrok północy, a nie jakaś trawa. Może? No dobra. To nie mój problem. Jestem... Dobra. Jeśli myślisz, że... To jest chyba to? Nie. No to idziemy po tę rację. A właśnie, może ja mogę pogadać z Melvinem? Kurde, no nie. No i dupa, no i jak mam niby, kurde... Czy ty mi się... No ten teraz za mną będzie biegać. Żeby mi się tutaj, kurde, zaraz gdzieś nie zbugował. Dobra, nie zbugował się póki co. Idziesz? Dobra, chodź tędy, może tutaj. Idziemy po tą rację. O, tu jest chyba odbieranie racji. Ludzie zawsze gadają. Tak, Fortunno. Przyszedł. Proszę bardzo. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. No to co, wracamy. Może? Biegniesz, kurde, no i... Tak, pewnie masz rację. Chyba, że tutaj dostałbyś jakiegoś ucznia ode mnie. Nie. Na nikim nie można polegać. Od co? Łomatko, no dobra, no to będziemy musieli, kurczę, chyba coś z tym zrobić. Czeka. Albo nie wiem co, no kurczę, no bo muszę go oddać. Od razu. Chyba, że skopałem tą sprawę ze strażnikami. Mam ziele przy sobie. Możemy zawrzeć układ. Dobrze. Zauważyłeś pewnie, że żaden z guru nie chce z tobą rozmawiać. Możesz to zmienić, sprawiając na nich dobre wrażenie. Mogę ci powiedzieć, jak tego dokonać. Myślałem, że... Jak mogę przekonać do siebie guru? Balkadar wprowadza nowicjuszy w tajniki magii. Jeśli chcesz zwrócić na siebie jego uwagę, posłuż się czarami. Tylko nie potraktuj go od razu uderzeniem wiatru. Uśpij któregoś z jego uczniów albo coś w tym stylu. Baal Namib to ten przy bramie. To jeden z najpotężniejszych ludzi w obozie. Lester będzie mógł ci jakoś pomóc. Porozmawiaj z nim, jak tylko mistrz oddali się na chwilę. Pozostali guru są mniej wymagający. Spróbuj się im jakoś przypodobać, a raz, dwa dostaniesz się do bractwa. Dzięki za radę. Ej, w końcu umowa to umowa, nie? Lepiej się nic nie pakować. To się chyba nigdy nie skończy. Jak mogę opanować magię śniącego? Balkadar sprzedaje magiczne runy i zwoje z zaklęciami, ale to dla ciebie niewielka pociecha, bo nie będzie chciał z tobą rozmawiać. Może inny guru będzie mógł ci pomóc. No dobra, okej. No ale kurde, no Dusty. Cholera, no Dusty, no mam z tobą cholera problem.
w dzisiejszych czasach. I to dość duży problem. Dobra. To się już więcej nie powtórzy. Okej, no to tak. 47. Zapiszmy to sobie. I teraz tak. Odłóż broń! A! Bójka! Nie mogę nic zrobić. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. No dobra, powiedzmy, że każdy z nas ma swoje racje. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Jestem gotowy. Możemy ruszać. Dobra, wyjdźmy po... Wolałbym, żebyś to ty za... Dobrze. No kurde, no jesteśmy. Może? Halo, Dusty. A, rozruba! Bójka! Mam już dość tej patlaniny. Kurde. W tej historii musi być jednak... Albo jego trzeba gdzieś odprowadzić do... Może jakiegoś innego guru. Kurde, może... Teraz. A i tędy nie przejdę, no to idziemy tędy. Kurczę, no dobra, to pochodźmy po guru. Albo najwyżej, no trudno go tak gdzieś porzucę, ucieknę sobie i tyle. To nie mój problem. Chyba, ale... O. Tu jest jeszcze jeden, proszę. Bal. Chyba on coś wspominał. Gdzie mam szukać? Na początek w nowym. O! Mistrzu, oto właśnie. Ktoś, kto chciałby cię poznać. Kogóż mi tu przyprowadziłeś? Czy jest godzien? Cóż, bez twojego duchowego wsparcia zapewne się nie obędzie, mistrzu. Dobrze. Od dzisiaj ten człowiek będzie moim uczniem. Każdego dnia będziesz przychodził do mojej chaty po nauki. Dla twojej duszy jeszcze nie jest zbyt późno. O właśnie. Mistrzu, chciałbym dołączyć do bractwa. Czy mogę liczyć na twoją przychylność? Udowodniłeś, że jesteś człowiekiem prawym. Kor Kalom powinien cię przyjąć. Spoko. Okej, kochani, to teraz tak. Nie, to. Kurczę, no dobra, nabijemy jeszcze trochę może doświadczenia. Ale nim... Nim jeszcze musimy kogoś uśpić, jakiegoś ucznia. Jaki on tam? Balkadara. No dobra. Oto lecimy do Balkadara. No dobra. Balkadar. Czy tu jest Balkadar? No to w sumie to jest takie małe bractwo, nie to co. Stary obóz. Dokładnie. Dobra, weźmy sobie, nie wiem. Nie mam nic, żeby ich uśpić. Nie mam czym ich uśpić. Dobra. No dobra. Spróbujmy może na przykład nabić sobie trochę punktów, nie wiem, bijąc się z kimś. Chować. Co za frajerzy, dwóch na jednego. Ale są twardzi, przyznajcie, nie? Albo mają taką dobrą zbroję. Dobra, no tego strażnika świątynnego to raczej nie mamy co atakować. No bo to sensu praktycznie nie ma. Zachowaj to dla siebie. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. W dzisiejszych czasach na łóżko. Łóżko raczej mi nie jest potrzebne. Kain. Kaina pokonałem bez większego problemu. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Ochroniarz Kaloma. To raczej łatwe, słuchajcie, nie będzie. No dobra. Musimy. Dobra, wiecie co? Tak, kurczę, dalej. Co my tu mamy? Zaginiony strażnik. Dobra, idziemy do starego obozu. Pogadamy z kopaczami.
wokół starej areny. Zobaczymy, bo może oni coś tam wiedzą na temat tego, znaczy Neka. My wiemy, co się z nim stało, ale kurczę, no nie ma do końca tam wyrobionej... No i po facecie! Wyrobionego zadania. Siekiera. Siekierka, motylka, nie, jak to było? Siekiera, a dobra, nie pamiętam. W ogóle siekiera jest lepsza czy gorsza? Głupie pytanie. Siekiera chyba będzie na ostatnim miejscu jakimś, nie? Dokładnie, ładnie się prezentuje. No. Jeszcze się... pożałujesz! No na pewno. Ale głupi jesteś. Bezi. Balchiron. Dobra, kochani, lecimy. Lecimy sobie do starego obozu. W starym obozie raczej już nas nie będą za bardzo chcieli. Chociaż wypadałoby... O kurczę, właśnie. Gdyby się udało, to z chęcią bym, kurczę, tutaj pokonał tego Bollywood. Bo jakoś tak on ma, Bollywooda. To i owo trzeba by tam z nim pozałatwiać, bo się gość ustawi, więc ja bym go tak ładnie ogolił, że nie miałby broni. To spoko, tylko jak ja jego zaatakuję, no to wiecie, on... No to inni strażnicy mnie też zaatakują, więc to takie... No, lekko nie będzie. To no wiecie, jesteśmy śmiałkami, bo odmówiliśmy mu zapłaty 10 bryłek. No więc wiecie. Tam taka mafia tak terroryzują, że ohoho. Lepiej to tam nie wchodzić im w drogę. No więc ten tego. Patrzcie, co tam płynie. Znaczy, co tam na dole jest. Most. Ja chyba do tego mostu tam nie chcę wchodzić. Nie. Nie. A do góry to tam jest? No nie wiem, musimy na chyba kiedyś wejść, nie? Ja myślę, że to z czasem tam pójdziemy. Dojdziemy. Czy coś tu jest? Fajka! O proszę, fajki nie wzięłam. Nie wiem, po co mi ta fajka, ale okej. Niech będzie. Nie mogę użyć tej fajki? Takie dziwne aż. No dobra, niech będzie. Niech będzie, lecimy, kochani. Do starego obozu, a tam tak naprawdę chyba już nie mamy zbyt wiele do wypełnienia. Jedynie gdzie możemy pójść, to jeszcze do starej kopalni. I tam mamy taką szopę Urberta. Mamy jakiś klucz, coś, owoś do zabrania, nie wiem, do zakończenia jakiejś misji, coś z kluczem chyba. Tak, już mi się przypomniało, co? Dobra, południowa brama, a stamtąd zaczynaliśmy, pamiętacie? Jak byliśmy słabi. Gothic to jednak wspaniała gra. Cześć, Rudzielcu. Ciągle szukasz kłopotów? A, żeby Rudego robić, no kurde, no. Mondraga tu nie ma, no proszę. To się chyba... Ajajaj. Od razu wiecie. Niektórzy nigdy... To się już więcej nie mówi. No dobra, ale to krwi, ojeju. To się już nie powtórzy. Świstak. Dobra. Lecimy. No właśnie, lecimy albo... O właśnie. Albo pójdziemy jeszcze sobie do naszego kucharza, który nam wyda 3 racje porcji, nie wiem na co. Ach, frajerze. Schowaj. Mogę przejść. Dobra. Zwycięzca, wow. Bez dwóch zdań. Dobra. Ale mnie zdziumdział od razu, nie? Tak. Ludzie zawsze gadają. No. Ludzie za niektórzy nigdy się... Tak długo jak mnie. To...
Ja nie mam chyba punktów doświadczenia, jakieś nie. Zapomnijmy o całej sprawie. Spadaj. Chcesz być przez... Jeszcze jest druga opcja? Możesz się zamknąć, choć na chwilę. Jasne! Snaf. Przepuść mnie! Zapomnij... Powiedziałeś, że mogę... Super, dobra, mam... Mam to, co chciałem. Idziemy teraz... To się już więcej nie powtórzy. Cień. Do cienia. A w sumie z kopaczami mógłbym pogadać. Od razu wiedziałem, że... Co się dzieje? Sam się dowiesz w swoim czasie. Miej oczy szeroko otwarte. Pilnuj się, zwłaszcza w nocy. Od kilku dni nie wyspałem się porządnie. A w tej kolonii kto nie śpi, ten pracuje na dwie zmiany. Co warto tutaj obejrzeć? Cóż, jeśli lubisz hazard, powinieneś zajrzeć wieczorem na arenę. Jeśli chcesz coś kupić, idź na targowisko. Sprzedają tam prawie wszystko. Jeśli potrzebujesz mapy, porozmawiaj z Grahamem. Jego chata leży niemal dokładnie naprzeciw zamkowej bramy. Mam już dosyć tej paplaniny. Jeśli myślisz, że... Dobra. No to, ale właśnie, możemy się przestać wieczorem? No właśnie. Jak wygląda życie tutaj? Jeśli przysłali cię magnaci, powiedz im, że nie szukam kłopotów. Ode mnie nikt się niczego nie dowie. Wystarcza mi to, co nam dają. Nikt mnie nie przysyła, dopiero co tu przybyłem. Żółtodziób, tak? Nowi zawsze pakują się w jakieś paskudne kłopoty. Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego, jasne? Frajer. Co się dzieje? Sam się dowiesz. No raczej wy nic za bardzo nie wiecie. Hej, ty! Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Spadaj z mojej chaty, albo wezwę straż! Dobra. Oni co? Ktoś pewnie zaraz będzie walczył. Ale to możliwe. Gaj! Witam. Nie widziałem cię jeszcze tutaj. Jesteś nowy, prawda? To prawda. Tak, trafiłem tu niedawno. Zdecydowałeś już, do którego obozu dołączysz? Nie, masz dla mnie jakieś sugestie? Cóż, to zależy. Każdy obóz ma swoje wady i zalety. Dopóki nie podejmiesz decyzji, możesz zostać tutaj. Właśnie zwolniła się jedna chata. Jakie są zalety starego obozu? Jeśli zapłacisz strażnikom za ochronę, będziesz mógł żyć we względnym spokoju. Strażnicy pilnują, żeby ich ludziom nie działa się krzywda. Poza tym, tylko tutaj dostaniesz towary z zewnętrznego świata po przyzwoitych cenach. W innych obozach zapłacisz za nie fortunę. Podobno w nowym obozie jest taniej. A co się dzieje, gdy walczy dwóch ludzi, którzy zapłacili za ochronę? W takiej sytuacji strażnicy po prostu się przyglądają, czekając, aż jeden z walczących zginie. Wtedy zabijają drugiego. Jakie towary są tu szczególnie cenne? Wszystko, co pochodzi z zewnętrznego świata. Chleb, ser, boczek, ale przede wszystkim piwo i wino. W kolonii wytwarza się tylko tę paskudną ryżówkę. Zawsze można zarobić na broni. A zbroje są niezwykle kosztowne. Strażnicy zdjęli zbroje z zabitych królewskich rycerzy. Zresztą łatwo ich rozpoznać właśnie po ich zbroi. Tylko strażnicy mogą takie nosić. Chyba dość już usłyszałem o starym obozie. Podoba mi się tutaj. No, nie powiedziałbym. Jakie są zalety nowego obozu? Jeśli nie masz nic przeciwko poderżniętemu gardłu, możesz tam śmiało iść. Nie, nie jest tam aż tak źle, ale to zupełnie inne osiedle.
Tutaj o względny porządek troszczy się Gomez. W nowym obozie natomiast pojęcie porządku nie istnieje. Jedyni ludzie, którzy mają tam coś do powiedzenia, to magowie wody, ale oni spędzają całe dnie na badaniu bariery. A co przemawia za przyłączeniem się do sekty? Oto zapytaj już kogoś z obozu Bractwa. Kilku ich nowicjuszy zawsze kręci się po obozie. Jestem pewien, że udzielą ci wyczerpujących informacji. Osobiście nigdy tam nie byłem, ale jeśli wierzyć we wszystko, co o nich mówią, muszą być bardzo hojni. Ze wszystkich trzech osiedli chyba najłatwiej zostać członkiem obozu na bagnie. Którą chatę mogę zająć? Tamtą, z niewielkim baldachimem. Jakie są jeśli poza... Chyba po... Dobra. Czy nikt praktycznie nie wiem. Ale tu nikt nie walczy. Czy to dobra, mam... Tu mam wolną, tak, chatę. Nie ma, zamknięte, dobra, to sobie kiedy indziej ten tutaj zobaczę. Dobra, czy ktoś tu będzie walczył? Że jest wieczór. Skati. Hej. Chciałbym obstawić walkę. Przecież teraz nikt nie walczy. Najbliższa walka odbędzie się... A dobra, a zróbmy taki test. Na przykład ja chcę z nim powalczyć i chciałbym obstawić walkę. Ty... Już nie gadaliśmy. Gadaliśmy, więc mogę chyba to pominąć. Chciałbym obstawić walkę. Przecież teraz najbli... Przepuść mnie! To pewnie będzie takie... Nie było tematu. Nie było tematu, kochani. A właśnie, czy ja z tobą mogę coś ten? Od ciebie? Dobra. Zejdź mi z drogi. Trzy. Skati, czy gdybym ja ciebie tak zaatakował... No i po walce! On ma naprawdę niezłe umiejętności w walce, więc... Schowaj broń! Mądry... No i po walce! Wow, dobra, kochani. Okej, kochani, dobra. Dość testów. Nic tu nie zdziałamy tak naprawdę. Mogę jedynie atakować... kopaczy i zdobyć na tym punkty, bo również jeszcze mogę iść do starego, do starej kopalni. To nie jest też głupi pomysł. Ja tam się nie mieszam. Był czas, kiedy tam jest... Cieniu, dzień dobry. A w sumie. Wow. No to ten tego. Zawsze to samo. Zabili mnie. Tylko zachowaj to dla... Pewnie masz rację. Kiedyś takie sprawy załatwiałem. Ja nic nie widziałem. Facet ma dość. Jeszcze się ruszył. Ktoś do mnie strzelał. Co za frojer do mnie strzelał. O kurde. Pierdziele. No kurczę, stąd nikt. Tylko stąd ktoś może do mnie strzelać. No kto tu może do mnie strzelać? No zapiszmy sobie na 51. sejwie. No kurczę, no. Chowaj broń!
Wystarczyło dmuchnąć i ten gość rozruba. Sam by się przewrócił. A, rozruba. Dawaj go! Bójka! Dobra. Już czaję. Już czaję, kto mnie strzela. Z prawej strony do góry. Gościa trzeba ściągnąć. Przepuść mnie! No i kto tu jest? Kto tu tak strzela? A, ten. Dwóch strażników tutaj jest. Szakal. Ja sam raczej szans nie mam. Ciągle tylko bójki i bójki. Dobra. Jakby to załatwić? Przepuść mnie! Kurczę, trzeba by się jak najbardziej schować do domu. Hej ty! Być teraz w jego skórze. Won z mojej chaty albo wezmę. Nic nie facet ma dość! Teraz być w jego skórze. Mamy zwycięzcę! Jednak ziarno prawdy. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Nie mój problem. O, o! O kurde, ojeju. Czy wy to widzicie? Facet ma dość! Facet ma dość! Teraz nie powinien zaatakować. Isz. To nie mój problem. Isz, kochani. O, mogę jakiś ten, coś tam założyć? Jakąś... Dwa punkty mi brakuje. No bywa, dobra. Tego obujałem. Dobra. Czyli ile mi jeszcze brakuje punktów? 25? Do którego z kopaczy mogę? I będzie po problemie. Tego lepiej nie. Tego też nie, bo tu są strażnicy. Herka już zabiłem w konia. Wow. Zaawansowana jakaś technologia, czy co? Hej ty! Spadaj z mojej chaty! Spadaj stąd! No i po facecie! No i pięknie! No i pięknie, kochani! Mamy piąty poziom! Czyli co, kochani? Czyli dołączamy do... Dołączamy do... Hej ty! Precz z mojej chaty! Facet ma dość! Dzidum. Idziemy się przespać, kochani. Idziemy się przespać. Do następnego poranka. Hej, ten ty! Dobrze ci zrobił. Precz z mojej chaty, albo wezwę straż. Przecież tak nic mi nie zrobisz. No, kochani, no to co? Lecimy, zapisujemy i dołączamy do... Był czas, kiedy tak jest. Do starego obozu będziemy mogli spotkać z magami ognia. Tak długo jak mnie to nie. Czyli co, zapisujemy. No i co? Chwila prawdy. To nie było zbyt mądre. Tylko zachowaj to dla siebie. Jak tam z moją opinią w obozie? Rozmawiałem z kilkoma ludźmi. I? Skati powiedział mi, że pokonałeś Kirgo. I nie może się doczekać, kiedy staniesz do walki z Karimem. Świstak opowiedział mi o tej historii z Fiskiem. Cóż, na twoim miejscu wziąłbym te rudę i dał nogę, ale tak czy inaczej... Okej, no sobie jeszcze Świstak chyba bardzo cię polecił. Zły powiedział mi, że znalazłeś Neka. Wydawał się być bardzo zadowolony. Mówiłem ci już o rączce. On może cię wiele nauczyć. Naprawdę udało ci się zdobyć przepis Kaloma. Dexter jest pod wrażeniem. Ja zresztą też. Torus uważa, że przyda się nam ktoś taki jak ty. To dla ciebie niezwykle korzystne. Udało ci się zjednać wystarczająco wiele osób. Przeszedłeś również test zaufania. Idź do Torusa. Już go o wszystkim powiadomiłem. Pozwoli ci się spotkać z Gomezem. No proszę... Co mam zrobić, kiedy stanę przed Gomezem? Gomez podejmuje decyzję na podstawie instynktu. Jeśli spodoba mu się twoja gęba, pozwoli ci zostać. Od tej pory musisz sobie radzić sam. Postaraj się. Powodzenia. Możesz mnie tak. Dobra, bierzemy sobie tak. Plus 5 siła. I 2 zręczność, bo...
To się chyba nie. Ponieważ. Zawsze to samo. Jeszcze jeden punkt siła i to wszystko, bo więcej punktów nie mam. Jesteś teraz. Dobra. Trzymaj się. Jak to tam wygląda? Spoko. Bo teraz sobie mogę założyć w tym momencie. Nie. Ale mogę sobie ze spokojem to założyć. Zapiszmy, kochani. To jest bardzo chwilowy moment. Idziemy do Torusa. Torusie, ponieważ ja chciałbym. Diego powiedział, że jestem już gotów, by spotkać się z Gomezem. To ja o tym zadecyduję. I co, zdecydowałeś? Muszę przyznać, że całkiem nieźle sobie poradziłeś. Niech będzie. Możesz stanąć przed Gomezem. On podejmie ostateczną decyzję co do twojego przyjęcia. Od tej pory musisz radzić sobie sam, chłopcze. Spoko. Czyli mogę wejść. Stój! Spokojnie, rozmawiałem z Torusem. Powiedział, że mogę wejść. Zapamiętałem sobie twoją twarz, koleś. Jak zaczniesz rozrabiać, szybko się z tobą rozprawię. No i proszę. Strażnik, strażnik. Okej. Co tu jest? Czekaj! Czego tu szukasz? Chcę wejść do środka. Kpisz sobie ze mnie, czy co? Może zapytasz Torusa? Zapytam. Jeśli łżesz, już po tobie. Czy to znaczy, że mogę wejść? Tak. Rusz się wreszcie. Ale nim wejdziemy do Gomeza. Chodźmy, kochani. Do. Jeśli myślisz, że. Nie wolno ci przekroczyć progu tego domu bez pozwolenia mistrza Koristo. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Szukam arcymistrza Kręgu Ognia. Chodzi ci o Koristo? Czego od niego chcesz? To chyba to. Właśnie, mamy list do... dla arcymistrza. Mam list dla arcymistrza. Jesteś posłańcem z zewnętrznego świata? Tak. Jakiś mag dał mi to pismo, zanim zrzucono mnie na dół. Pokaż to pismo! Ludzie zawsze gadają. Oto i ono. Doświadczenie plus 200, no proszę. Ależ ten list zaadresowano do Xardasa. Co w tym takiego niezwykłego? Xardas już od dawna nie jest sługą Innosa. Opuścił nas wiele lat temu i zwrócił się w stronę czarnej magii. Mieszka w wieży w samym środku terytorium orków. Chyba całkowicie poświęcił się swoim badaniom. Xardas próbuje na własną rękę dowiedzieć się, co poszło nie tak przy tworzeniu bariery. Zaczekaj tu na mnie. Niedługo wrócę. Mogę się założyć, że Xardas... wie chyba więcej na temat, co poszło nie tak, niż wy razem wzięci wszyscy. Tak zawsze jest, że jedna osoba. Koristo jest niezwykle uradowany. Powiedział, że możesz iść do Toreza i wybrać sobie nagrodę. Już dość tej paplaniny. Gdzie znajdę tego Toreza? W ciągu dnia znajdziesz go pewnie przed świątynią. Noc spędza w środku, jak my wszyscy, ale tylko magom wolno wchodzić do świątyni, więc możesz z nim porozmawiać jedynie za dnia. No dobra. Opowiedz mi coś o magach ognia. Krąg magów ognia czerpie swą moc z łaski Innosa. Bóg światła, prawdy i sprawiedliwości roztacza nad nami swoją opiekę. Magowie są jego wybrańcami i pozostałych ludzi traktują w sposób należny wybrańcom. Przyjęcie do kręgu to najważniejszy moment w moim życiu. Opiekę nade mną roztoczył sam Koristo, który twierdzi, że wniosłem do naszej społeczności powiew świeżości. Od tej chwili cały mój czas poświęcam na ciągłe doskonalenie umiejętności magicznych. Mam nadzieję, że pewnego dnia zostanę przyjęty do wyższego kręgu. To się już więcej nie powtórzy. No właśnie, bo bym na przykład chciał, bo kurde, mag ognia to jest naprawdę, no w ogóle mag to jest fajna sprawa. Bo wiecie, ja jednak w walce tak średnio się sprawdzam i myślę, że lepsza by była walka. Chciałbym zostać uczniem maga, tak jak ty. Koristo wybrał mnie, bo oddałem szczególne usługi potężnym magnatom. Jeśli naprawdę chcesz zostać jego uczniem, musisz wykazać się czymś niezwykłym. No i oczywiście musisz najpierw zostać przyjęty do starego obozu. Koristo niechętnie patrzy na ludzi z innych osiedli. Lepiej się do tego nie mieszać. Super. Za dużo to mi nie powiedziałeś ten temat. Lepiej się do tego nie mieszać. Do zobaczenia. No do zobaczenia. Pewnie ma... Torens. Witaj, magu. Niech Innos zawsze macie w swojej opiece.
Zajmuję się sprzedażą magicznych artefaktów i mogę ci pokazać, jak zwiększyć twoje zdolności magiczne. Co powinienem zrobić, żeby zostać magiem? Porozmawiaj z mistrzem Korristo, jeśli znajdzie czas, żeby cię wysłuchać. Przysyła mnie Korristo. Przyniosłem mu list z zewnątrz i mam sobie wybrać nagrodę. Wyświadczyłeś nam wielką przysługę i otrzymasz każdą nagrodę, jakiej zażądasz. Pierścień siły. Wezmę ten pierścień siły. Tak jak się spodziewałem. Proszę, oto on. Dobra. Co słychać w świecie magii? Nie twój interes. O, ale miły jesteś. Rodriguez? Zejdź z drogi, w tej chwili. Wow, buzi dajmy sobie. Szukam arcymistrza magów ognia. Zgłoś się do Miltena. No już, zejdź mi z drogi. Milton, cholera, no. Chciałbym zostać... Korristo wybrał mnie, bo od... Jeśli naprawdę chcę... No i oczywiście musisz najpierw zostać... Bla, bla, bla. W tej historii musi być jednak żarty. Mapa. Jej, mam mapę, słuchajcie. Ludzie zawsze gadają. WoW. Mam mapę, dobra. I teraz tak. Aha, no tak, bo ją ukradłem przecież. Brawo dla mnie. Dobra. Teraz tak. Aha, no miałem iść do Gomeza. Pogadać z Gomezem. Co tam u niego słychać? Chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale... Pogadajmy lepiej o czymś. Ale dowiedzmy się, może Gomez nam da jakiś... Co mogę dla ciebie zrobić? Chcę się zobaczyć z Gomezem. Torus powiedział, że mogę zostać cieniem. Dobrych ludzi nigdy nie za wielu. Chyba masz wystarczająco równo pod sufitem. Możesz się nam przydać. Zabiorę cię do Gomeza. Chodź za mną. Tylko niczego nie dotykaj. No dobra. Wow! Czy wy to widzicie, co tu jest? Jakbym coś wziął, to by mnie... Musisz Gomez jest tam. Jeśli nie okażesz mu należnego szacunku, osobiście nauczę cię dobrych manier. Zrozumiano? Zejdź mi z drogi! Nie drzij ryja. Blizno, kim ty jesteś? Pogadajmy może. Kim jesteś? Mówią na mnie blizna. Masz bliznę. Ha, ha, ha. Czym się zajmujesz? Ja i Arto zapewniamy Gomezowi spokój przed nieproszonymi gośćmi. Oprócz tego, do moich obowiązków należy poskramianie co zadziorniejszych kobiet. Kiedy mnie tu zrzucano, widziałem kobietę opuszczaną na dół wraz z ładunkiem. I co z tego? Jest tutaj? Słuchaj, jeśli wiążesz z nią jakieś nadzieje, dam ci dobrą radę. Zapomnij o niej. Dopiero co ją dostarczono i Gomez kazał ją zamknąć w swojej komnacie. Jak już mu się znudzi, może przyśle ją tu, na dół. Ale póki co, ona należy do niego, więc lepiej nie zawracaj sobie nią głowy. Co możesz mi powiedzieć o Gomezie? To najpotężniejszy człowiek w całej kolonii. To ci powinno wystarczyć. Dostaje wszystko, czego zapragnie, choć tak naprawdę zależy mu tylko na władzy. No dobra. Kim ty jesteś? Arto! Kim jesteś? Jestem Arto. Czym się tutaj zajmujesz? Jestem strażnikiem Gomeza. Nie lubisz dużo gadać, co? Nie. No cóż, skoro nie masz mi nic do powiedzenia, no to bywa. Przychodzę zaoferować swoje usługi. A dlaczego myślisz, że potrzebuję twoich usług? Przeszedłem test zaufania, a Torus twierdzi, że się nadaje. Gdyby tak nie było, nie dostałbyś się tutaj żywy. Mam nadzieję, że stać cię jeszcze na więcej. Przemierzyłem sporą część kolonii i mam kontakty we wszystkich obozach. No, to się może przydać. Z kim konkretnie utrzymujesz kontakty?
Z Eberonem nie. Z Korkalomem. I? Z Iberionem. Nie! Z twoich chłop... Przykro... Nie. Co za baran. Nie miało być Iberion. Z Iberionem nie gadałem. Pewnie masz rację. Z Iberionem praktycznie nie da się gadać. Torus. Dobra, kurde, Torus, pogadajmy szybko. Czy za ile? Czyli, myślę, tysiąc. Cóż. Nie chcę. Nie muszę. Dobra. Stop. Dobra, już. I po nagrodę później pójdziemy. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Teraz jak będziemy szybko ten pomijać. Co ma... Dobra. Idziemy. Z nimi nie ma co gadać, bo oni mi jakoś tam... No, dalej. Raz, dwa, trzy. Lepiej się do tego nie... Dobra. Gomezie, witam panie Gomezie. Dobra. Przyszedłem te zaufania. Przemierzyłem. No! Dobra, tak. Korkalom. Z Korkalomem. I? Z kilkoma balami w obozie Bractwa. I? Z Laresem. I? Zawsze to samo. A w sumie gadaliśmy. Na samym początku było paru gości z nowego obozu. Z kilkoma łobuzami z nowego obozu. I? Nie chciałbym. To już wszyscy z tych ważniejszych. Nieźle. Jak na żółto dzioba, dostaniesz swoją szansę. To znaczy, że jestem jednym Jej! Z was? Właśnie tak. Witaj w drużynie, Jej! Chłopcze. Kruk wprowadzi cię w szczegóły. Kruk, no świetnie. Czyli co, jestem tym cieniem? Lepiej się do tego nie mieszać. Gildia Cień. Jej. Kruku. Dobra, gdzie jest Kruk? Tu jest chyba Kruk, z tego co mi wiadomo. Nie mogę trafić w G. Odejdź. Nie wolno ci ze mną rozmawiać. Kim ty jesteś, człowieku? Bart Holo. Witaj, przyjacielu. No witam. Kim jesteś? Nazywam się Bartolo. Zajmuję się zaopatrywaniem magnatów. Dostarczam im wszystkiego. Od ziela, przez żywność, aż po kobiety. Oprócz tego pilnuję tych imbecyli z kuchni. Te błazny powinny mi być wdzięczne. Gomez nie toleruje partactwa nawet w kuchni. Poprzednich dwóch kucharzy skarmił topielcom w rzece. O mi... Za Gomeza! Ludzie zawsze gadają. Nic mi nie możesz powiedzieć. Kim ty jesteś? Nie chcę ryżówki, bo mnie za chwilę balam. Za Gomeza! Dobra. Trzymaj. Uważaj na... Nic ciekawego. Gdzie ty jesteś? Kruku. No kurczę, no muszę znaleźć Kruka. A nie... Gdzie jest Kruk? Kurczę, no muszę pogadać z Krukiem. A Kruka tu nie ma i cholera zniknął. Co za cholera? Cholera zniknęła. No i kurde, no gdzieś tu ta cholera musi być, ale nie wiem gdzie. Strażnik. Kurde, no gdzie jest Kruk? No nie wierzę, no kurde, no. Ty naprawdę, no nie ma Kruka. Zbugował się. Pogadajmy lepiej o czymś. Cholera. Ej, no perfidnie, no kurde, nie ma Kruka tutaj, nie? No. No kurczę. Ej, no perfidnie. Ej, teraz tak, cholera, nie zapisałem. Kruka nie ma. Witaj. No z tobą już gadałem. I słuch do... Dobra.
Dobra, okej. No tu jest kruk, no proszę cię, nie wierzę, ja cię tyle szukam, a... Gomez powiedział, że się nadaje. Świetnie. Tak się składa, że możesz od razu udowodnić, na co cię stać. Jest dla ciebie robota. To nie powinno być dla ciebie trudne, jeśli rzeczywiście masz kontakty, o jakich mówiłeś. No dobra. Co mam zrobić? Prowadzimy intensywną wymianę handlową z Bractwem, co nie znaczy, że im do końca ufamy. Idź na bagna. Kiedy dotrzesz do obozu Bractwa, miej uszy i oczy szeroko otwarte. Każdy strzępek informacji może się okazać niezwykle cenny. Im więcej wywęszysz, tym lepiej. Ta misja wymaga odrobiny taktu, jeśli wiesz, co mam na myśli. Wiem. Bez obaw. Postaram się ich nie rozzłościć. Wiedziałem, że się zrozumiemy. Wow! Pomyślałem, że zdam ci raport. Trochę już wiem o Bractwie. No dobrze. Niestety, jeszcze nie wiem co... To dlaczego? Dobra. Jak fajnie jesteśmy ubrani. Dobra, słuchajcie, no to co? Idziemy na stary obóz, ale idziemy w następnym odcinku, póki co ja się z wami żegnam, więc dzięki za wasz czas. Jeżeli się podobało, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, a ja idę do nowego obozu. Pa, pa. Do następnego odcinka. Cześć. Mam już dość.